Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Panu prezydentowi towarzyszą pani Barbara Kamińska, małżonka Mariusza Kamińskiego oraz pani Romualda Wąsik, małżonka Macieja Wąsika. Panie prezydencie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Od pewnego czasu całą opinię publiczną w Polsce elektryzuje, a dużą część opinii w Polsce publicznej bulwersuje sprawa panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz ich kolegów, funkcjonariuszy Biura Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy zostali skazani za swoje działania w ramach tego biura, czyli za swoją służbę dla polskiego państwa, za ściganie korupcji. Jak wiemy, panowie posłowie, pan minister Mariusz Kamiński i pan minister Mariusz Wąsik zostali w ostatnich dniach osadzeni w więzieniu. Są, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, pierwszymi w Polsce od 1989 roku więźniami politycznymi, bo nie mam również żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś zostaje osadzony w więzieniu, skazany i osadzony w więzieniu za wykonywanie służby dla polskiego państwa, za ściganie korupcji, także na szczytach władzy, na najwyższym poziomie polityki, ktoś, kto odkrywa i bezwzględnie ściga afery, takie jak afera gruntowa, czy takie jak afera hazardowa, to nie podoba się wielu osobom, które pełnią eksponowane funkcje, dzisiaj w szczególności eksponowane funkcje w polskiej polityce. I to, co obserwujemy w ostatnich dniach, jest tego wymownym świadectwem. Ta niezwykła, jak na polskie standardy, oszałamiająca prędkość działania sądów, oszałamiająca prędkość i brutalność w działaniach organów. Panie przyszły dzisiaj do mnie, do Kancelarii Prezydenta, prosząc mnie o rozmowę na temat sytuacji, w jakiej są ich mężowie. Ta sytuacja jest dla mnie, jak Państwo wiecie, także trudna. Trudna od strony prawnej, ale trudna też od strony osobistej, bo obaj panowie, a w szczególności pan poseł minister Mariusz Kamiński, którego znam od 18 lat i z którym niejednokrotnie miałem zaszczyt i przyjemność współpracować jako prawnik, także kiedy byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości i potem tutaj w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako minister prezydencki, śmiało mogę powiedzieć, że jest moim przyjacielem, znam go. Wiem na 100%, że jest to człowiek absolutnie krystalicznie uczciwy i godzien absolutnego zaufania. Dzisiaj obaj znajdują się w dramatycznie trudnej sytuacji, są w więzieniu. Dzisiaj rano rozdzielono ich, zabrano ich w różnych kierunkach. Każdy w tej chwili znajduje się w innym zakładzie karnym. Nie muszę nikomu wyjaśniać, jakie to budzi odczucia. Panie przyszły prosić mnie o to, abym doprowadził do uwolnienia panów posłów w miarę możliwości jak najszybciej, także z uwagi na to, że obydwaj zdecydowali, że odmawiają przyjmowania posiłków. To znaczy obaj zdecydowali o tym, że podejmują, krótko mówiąc, strajk głodowy, jak to się popularnie nazywa. W istocie jest tak, że nie przyjmują posiłków w tej chwili. Nie trzeba też nikomu tłumaczyć, co to oznacza. Jak długo człowiek jest w stanie tak funkcjonować, kiedy nie je. Jeszcze w warunkach osadzenia w zakładzie karnym, w związku z powyższym, to jest rzeczywiście bardzo poważna sytuacja. Proszę Państwa, ja będąc przeświadczonym o uczciwości, rzetelności działania panów posłów jako ministrów, jako też ich funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w 2015 roku ułaskawiłem ich, stosując przepisy konstytucji dotyczące prerogatyw prezydenckich, także ułaskawienia. Jak wielokrotnie to podkreślałem i inni też, stało się to w sposób podręcznikowy. To było podręcznikowe ułaskawienie opisywane w podręcznikach do procedury karnej dla studentów. Tak zwane ułaskawienie abolicyjne. No cóż, niestety, mimo że sąd okręgowy, który w tej sprawie podejmował pierwszą decyzję, całkowicie uznał
tą prerogatywę prezydencką, co było dla nas oczywiste, bo zawsze tak było, to okazało się, że w Sądzie Najwyższym grupa zaangażowanych politycznie i politycznie zacieczewionych sędziów w Izbie Karnej zaczęła podważać kompetencje prezydenckie. Oczywiście skutki tego były jasne i wszystkim są znane. Trzy kolejne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające zgodność prezydenta, działań prezydenta z konstytucją. Państwo w Sądzie Najwyższym i w wymiarze sprawiedliwości zlekceważyli w efekcie ich działań i działań obecnego rządu. Panowie ministrowie są w więzieniu. Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Łaska, akt łaski, który wydałem jako prezydent, został wydany zgodnie z konstytucją. Całkowicie zgodnie z obowiązującymi standardami. Jest skuteczny i w moim osobistym przekonaniu panowie posłowie są nadal posłami w sposób legalny, całkowicie zgodny z polskim prawem. Niemniej dzisiaj są w więzieniu i prawda jest taka, że każdy dzień przebywania tam zagraża ich zdrowiu, przynajmniej zdrowiu, nie chcę mówić głębiej. Takie jest moje osobiste przekonanie także po rozmowach moich dzisiejszych z paniami, które wczoraj były u swoich mężów, zanim jeszcze ich zabrano, przeniesiono do innych zakładów karnych. Panie zwróciły się do mnie o uwolnienie. Ja wczoraj na swojej konferencji prasowej, jeszcze zanim otrzymałem informację, że także pan poseł minister Maciej Wąsik podjął strajk głodowy, mówiłem, że uczynię wszystko, co z mojej strony, że podejmę wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności i to urąga także naszej międzynarodowej pozycji, aby znowu po 1989 roku w Polsce byli więźniowie polityczni. W związku z powyższym zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim. To oznacza, że pierwsze kroki ta moja decyzja kieruje do prokuratora generalnego, albowiem prokurator generalny musi się odnieść. Taka jest procedura. Wniosek zatem ułaskawieniowy wędruje w tej chwili do prokuratora generalnego. Jest taka możliwość przewidziana w artykule 568 Kodeksu Postępowania Karnego, aby prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. O to wnioskuję także do prokuratora generalnego expressis verbis, aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez prokuratora generalnego, bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja. Ma pełne pole ku takiej decyzji, aby zostali natychmiast przez niego zwolnieni, co wierzę w to głęboko, oczywiście zakończy problem ich z jednej strony osadzenia w więzieniu w tej chwili, a z drugiej strony ich strajku głodowego. Wierzę w to, że uspokoi także niepokoje, które pojawiły się w naszym kraju, które dla bezpieczeństwa naszego państwa, w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj znajduje się Polska, kiedy za naszą wschodnią granicą mamy wojnę, kiedy jest tak wiele niepokojów. Wiem, jak ogromną obawę wzbudzają dużej części naszego społeczeństwa. W ciągu ostatnich dni miałem cały szereg takich sygnałów z różnymi trwożnymi pytaniami ze strony po prostu zwykłych ludzi. Co dalej, panie prezydencie? Trzeba tą sytuację uspokoić. Jeszcze raz apeluję do wszystkich o spokój, także do tych, którzy będą uczestniczyli w manifestacjach, domagając się uwolnienia więźniów politycznych, domagając się prawdziwej demokracji w Polsce, domagając się przestrzegania konstytucji i ustaw. Apeluję do nich o spokój. Nie może być w naszej ojczyźnie takich niepokojów i mam osobiste poczucie jako prezydent Rzeczypospolitej, że muszę czynić wszystko,
aby eskalacji tych zdarzeń zapobiec. Stąd podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem. Stąd decyzja o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. Stąd mój wniosek skierowany do prokuratora generalnego. Mam nadzieję, że pan prokurator Bodnar, który chce przypomnieć opinii publicznej, do niedawna był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, pochyli się nad tym wnioskiem szybko i podejmie decyzję zgodną z interesem Rzeczypospolitej Polskiej, najlepiej pojętym. Dziękuję bardzo. Tyle mam państwu w tej chwili do powiedzenia. Czy panie zechcą zabrać głos? Bardzo proszę. Chciałyśmy przede wszystkim podziękować panie prezydencie za to, że odpowiedział pan prezydent, że zgodził się pan prezydent na spotkanie z nami, bo prosiłyśmy razem z Basią o spotkanie z panem prezydentem w celu pomocy w uwolnieniu naszych mężów. Determinacja, z jaką widzimy, prowadzone były działania celem wsadzenia ich do więzienia, każe nam sądzić, że oni w tym więzieniu, niezależnie od tego, że mogą stracić życie, ponieważ głodują, oni tam będą. I tak naprawdę ich los i ich sytuacja jest przesądzona. Nie możemy się godzić na to. I tak naprawdę ostatnią deską ratunku, jaką widziałyśmy, jest właśnie pan prezydent, za co bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów w domu, bo miejsce wolnych ludzi, bo miejsce ludzi, którzy całe życie byli uczciwi i ścigali korupcję, jest w domu. Miejsce tych ludzi jest przy swoich obowiązkach. Miejsce tych ludzi nie jest w więzieniu. I mam nadzieję, że dzisiaj razem z Basią zobaczymy naszych mężów w domu. I tak naprawdę chciałybyśmy wyrazić naszą wielką wdzięczność panie prezydencie, bo to dzięki panu czujemy, że nasi mężowie będą przy nas i bardzo chciałybyśmy z tego miejsca panu prezydentowi podziękować. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, odnosząc się do słów tutaj, które już padły z tej mównicy, chciałabym powiedzieć, że pomimo trudno powiedzieć, czy dość młodego wieku, bo 50-letniej kobiety, mogę powiedzieć, że ostatnie dni przypominały mi jak żywo opowieści o stanie wojennym. Bardzo mogli państwo wszyscy śledzić na bieżąco, jakie działania zostały podejmowane wobec mojego męża, posła na Sejm Rzeczypospolitej, Mariusza Kamińskiego. Były to działania prowadzone z całkowitą bezwzględnością. Przepisy prawa były stosowane według uznania. Ktoś powiedział z obecnie rządzących, że przepisy będziemy stosowali tak, jak my je rozumiemy. Proszę państwa, nie może dojść do takiej sytuacji, że będzie ktoś stosował tak, jak on to rozumie. Jednolitość w zakresie wymiaru sprawiedliwości jest wręcz konieczna, bo każdy inny, każdy z nas, każdy człowiek może zacząć się obawiać, że tak naprawdę nie znajdzie w Sądzie Sprawiedliwości. W związku z tym, że wobec mojego męża wszelkie interpretacje, które interpretacje wyroków czy orzeczeń, które były na korzyść, były interpretowane na niekorzyść i odwrotnie, jedynym wytłumaczeniem racjonalnym jest to, że sprawa niewątpliwie miała charakter polityczny. Mój mąż to człowiek uczciwy, dla którego najważniejszym dobrem i wartością jest dobro państwa, uczciwość, prawość i prawda. I nigdy nie zszedł z tej drogi. Ja jako żona o tym wiem.
i każdego dnia mogłam się o tym przekonać. Natomiast to, z jaką bezwzględnością mojego męża wsadzono do więzienia, z jaką nadgorliwością, jest dla mnie wręcz szokujące i nie potrafię sobie tego w ogóle poukładać w głowie. W pewnym momencie zobaczyłam, nawiązując do mojej wypowiedzi na samym wstępie, że tak naprawdę organy państwa, które powinny stać na straży praworządności czy sprawiedliwości, i inni ludzie, którzy decydują i rządzą teraz w naszym kraju, podejmują decyzje całkowicie sprzeczne z prawem, niekorzystne i dla mojego męża krzywdzące. Dlatego uznałyśmy dzisiaj z tutaj obecną żoną Macieja Wąsika, że tak naprawdę w chwili obecnej został nam ostatni bastion. Tylko prezydent Rzeczypospolitej może pomóc nam w uwolnieniu naszych uczciwych mężów, którzy tak powinni być w domu, a nie w więzieniu. Wczoraj wpuszczono nas do zakładu karnego, dokładnie aresztu śledczego Grochów. Państwo obserwowali, jak bardzo chętnie i szybko męża wywieziono najpierw na ulicę Grenadierów, a później, kiedy przyszli tam ludzie i kiedy zaczęli protestować, kiedy przyszli posłowie Rzeczypospolitej i chcieli wejść z interwencją, niezwłocznie został wywieziony do aresztu śledczego Grochów. A teraz, kiedy my wczoraj, będąc korzystając z faktu, że mówimy do ludzi poprzez kamery, że mamy większy zasięg i może trafimy do ludzi dobrej woli, poprosiłyśmy, aby później po marszu, który się odbędzie dzisiaj o godzinie 16, ludzie, którzy mogą, podjechali pod areszt śledczy Grochów, żeby wesprzeć naszych mężów, żeby ich krzyk usłyszeli oni i inni Polacy, którzy chcą tego, żeby nasz kraj był naprawdę krajem demokratycznym. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi, że chciał się z nami spotkać, wysłuchać naszej sytuacji, w jakiej się znalazłyśmy. Jest to sytuacja bolesna i krzywdząca również dla nas. I wierzymy w to, wiemy, że mamy w panu prezydencie tak naprawdę ostoję i szansę na to, żeby nasz kraj stał się na powrót demokratyczny, a ludzie niewinni nie siedzieli w więzieniu. Ludzie, którzy na to nigdy nie zasłużyli. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Pięknie paniom dziękujemy. Dziękuję serdecznie.